Czasem to nigdy nie wiadomo, czy to już, czy to jeszcze nie, ale chyba już. Dzień dobry, wygląda na to, że udało mi się połączyć na żywo. Przesunę sobie trochę mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać. Dzień dobry, dzisiaj taki trochę spontaniczny live, czyli nasze spotkanie na żywo. Zainspirowała mnie do tego jedna z rozmów z klientką i postanowiłam trochę odświeżyć taki temat, który kiedyś poruszałam już na webinarze, czyli czym różni się sylwetka kobieca od sylwetki modowej. No i pytanie, czy my naprawdę wszystkim musimy dążyć do klepsydry? No jak się popatrzę na trendy, które mamy obecnie, no to tej klepsydry to tam no, nie zawsze ją widzimy. Więc chciałabym tak szybciutko wyjaśnić, jak to jest z tą sylwetką modową, z sylwetką kobiecą i co na ten temat mam do powiedzenia ja jako stylistka, która te zasady stylizacji na swoim blogu, tutaj na Facebooku czy na Instagramie no po prostu omawiam i wrzucam. I przygotowałam też sobie prezentację, na której początku, żeby nie zapomnieć opowiedzieć o ważnej dla mnie rzeczy, czyli zrobić tak zwaną przerwę na reklamę albo takie małe pasmo reklamowe, chciałabym przypomnieć, że do 30 sierpnia, czyli jeszcze przez tydzień do końca dnia, do piątku 30 sierpnia do końca dnia przyjmujemy zapisy do programu Zostań osobistą stylistką, czyli do takiego 6-miesięcznego programu szkoleniowego obejmującego tematyką zarówno zasady stylizacji męskiej, kobiecej, analizy kolorystycznej, czyli fasony, style, wszystko to, co powinnaś wiedzieć jako osobista stylistka, ale też są tam tematy związane z prowadzeniem biznesu osobistej stylistki, czyli o tym, jak przeprowadzać usługi, jakie są usługi, jakie wybrać dla siebie, jaką wybrać dla siebie nisze, w jaki sposób prowadzić działania marketingowo-sprzedażowe zarówno w świecie offline, jak i online. Link do tego szkolenia to szkolenie.kodstylu.pl/ZOS, czyli skrót od Zostań osobistą stylistką. Link oczywiście jest w opisie do tego nagrania. Także pamiętaj, jeżeli interesuje Cię ten temat, to koniecznie go zgłębij, a ja teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego, bardzo krótkiego, mam nadzieję, ale treściwego live'a, z którego dowiesz się sporo na temat tego, jak interpretować zasady stylizacji, czyli czym różni się sylwetka kobieca od sylwetki modowej. No i przede wszystkim typy kobiecych sylwetek rozróżniamy kilka takich podziałów, czyli mamy różne podziały na sylwetki. Są te takie warzywno-owocowe, czyli gruszka, jabłko, pietruszka, ogórek, no tam różne. Są takie opisowe, jak na przykład klepsydra, cegła. Są takie, które są związane z figurami geometrycznymi, czyli że mamy trójkąt, mamy prostokąt, mamy kółko, a ja pracuję na sylwetkach takich związanych z literkami i pracuję na 9 typach sylwetek. Od razu daję znać, że żaden z podziałów nie jest ani lepszy, ani gorszy. Są to podziały, które są po prostu dopasowane do tego, z czym przyjemniej pracuje się danej stylistce. Więc tutaj nie ma znaczenia. I tutaj, jeżeli chodzi o sylwetki kobiece, ja Ci oczywiście nie będę o nich opowiadać, bo o tym jest na przykład wpis na moim blogu, wrzucę później w komentarzu do niego link i tam szeroko opowiadam, ale tutaj chodzi o to, że kształt naszego ciała, czyli tak jakbym czy ja, czy Ty rozebrała się całkiem do bielizny na przykład, bądź zupełnie bez niczego, stanęła sobie przed lustrem albo stanęła przy jakiejś takiej kartce zawieszonej na ścianie i można by było obrysować naszą sylwetkę, to ona by właśnie była w jakim kształcie. Na przykład kształcie sylwetki czy literki X, tak? Czyli byłyby pełne ramiona i biust, duże wcięcie w talii i później pełne biodra, pupa, uda. Mogłoby być na przykład kształt sylwetki A, czyli właśnie taki
trójkątne, gdzie mamy drobniejsze ramiona, drobniejszy biust, natomiast szersze mamy biodra, uda, tutaj tą taką oponkę, tak, która pojawia się na brzuchu, albo zupełnie na odwrót, wąskie biodra, szczupłe nogi i szerokie ramiona. Tak? Czyli tu można było powiedzieć, że to są sylwetki kobiece, czyli tak jak ja jestem zbudowana. I tutaj, tak mówię, ja pracuję na 9 typach sylwetek i tyle na razie na ten temat, bo nie chcę się tutaj zagłębiać na coś, co już omawiałam wielokrotnie w moich materiałach edukacyjnych. No i jeszcze jest coś takiego jak sylwetka modowa. Sylwetka modowa to nic innego jak kształt, który naszemu ciału nadaje ubranie. No bo wiadomo, że jeżeli na przykład ja jestem sylwetką powiedzmy S, czyli taką drobniejszą klepsydrą, to gdy założę na siebie na przykład wielką oversize'ową marynarkę z takimi poduchami przerysowanymi tutaj tym szyciem, no to mogę powiedzieć, że zdecydowanie zmieni się trochę kształt mojego ciała, no bo poszerzę sobie ramiona i zakryję sobie wcięcie w talii, tak? Czyli wtedy moja sylwetka kobieca zmieni się w sylwetkę modową. Jeżeli na przykład założę na moje ciało super taką obcisłą sukienkę, to wtedy można by było powiedzieć, że sylwetka modowa jest idealnie taka sama jak moja sylwetka kobieca, tak? Bo jest po prostu linia przy ciele, czyli sylwetka modowa pokazuje właśnie to, jaki kształt pokazuje ubranie. I gdy ono jest obcisłe, to pokazuje to samo, co sylwetka kobieca. Jeżeli jest w jakiś sposób odbite od ciała, czyli właśnie mamy prosty fason przy talii, która jest wcięta, czyli zakrywamy to wcięcie w talii, bądź właśnie dodajemy zamaszystą spódnicę z jakimiś falbanami, no to wtedy też zmieniamy linię bioder, nóg. To jest właśnie sylwetka modowa. No i jakie mamy takie najbardziej popularne typy sylwetek modowych? Tutaj trochę pójdę tak w klimacie retro, bo bardzo mi się to podoba, właśnie wtedy, gdy w latach 20., a nie bez powodu wrzucam te tutaj lata 20. i nimi się posługuję, ponieważ klimat takiego eleganckiego retro, szczególnie właśnie w klimacie lat 20., czyli trochę takie ulizane włosy, te proste linie sukienek, długie rękawiczki, no trochę tutaj w te klimaty są znowu modne jesienią i zimą, ale na razie cisza na temat trendów, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie na ten temat poradnik, więc na razie nic nie mówię na ten temat, ale tutaj sylwetka modowa lat 20. XX wieku to taka linia prosta, czyli linia, która można by było powiedzieć jest linią prostokątną. To jeżeli na przykład masz duże wcięcie w talii, to taka linia prosta zakryje Ci Twoje wcięcie w talii. Jeżeli nie masz dużego wcięcia w talii, no bo każda kobieta ma jakieś, natomiast czasami mamy małe, czasami mamy duże, no to właśnie sylwetka prostokątna, sylwetka H, można by było tak ją nazwać, jeżeli posługuje się literkami, ona będzie pokazywała właśnie ten prostokąt. Jaki jest plus takiej sylwetki? No na pewno wydłuża nam linię talii i linię nóg. Kolejny typ sylwetki modowej to sylwetka A. Pięknie wprowadzona przez Christiana Diora w latach 40., w latach powojennych, czyli bardzo, bardzo zamaszysta spódnica, zamaszysty dół, a góra jest w miarę przy ciele. Czyli można by było powiedzieć, że właśnie mamy podkreślenie dołu, czyli to samo, co dzieje się w przypadku sylwetki kobiecej A tutaj właśnie mamy tę linię. No i trzecia sylwetka modowa to sylwetka modowa Y, czyli sylwetka właśnie ta, gdzie mamy watowate ramiona, odstające od linii ciała, a dół jest bardzo przy ciele. Wręcz jak popatrzymy sobie tutaj, no ja wiem, że to są stroje sportowe, ale to pięknie pokazuje, jak właśnie takie cięcie bardzo pionowe w na przykład stroju kąpielowym, bo jakby nie patrzeć, jeszcze jesteśmy w lecie i może jeszcze gdzieś poszukujesz jakiegoś stroju kąpielowego albo polujesz na wyprzedażach, no to właśnie takie cięcie tutaj pięknie wysmukla linię, tutaj wyciąga nogi i
też zwęża właśnie linię tutaj tej okolicy bioder. Więc to są takie przykładowe trzy, jeżeli chodzi o sylwetki modowe. Oczywiście te kształty nie zawsze muszą być nazwane, ale takie są przykładowe. No i można by było powiedzieć, że skoro mamy tak różne linie, jeżeli chodzi o sylwetki modowe, że w różnych, na przykład latach 20., 40., w latach 80. poprzedniego wieku były takie różne mody, no to jak to się ma właściwie, jeżeli chciałybyśmy te fasony zastosować, na przykład właśnie ubrać się w klimacie, zresztą teraz dosyć modnym, no bo przecież duże, oversize'owe marynarki, przerysowana linia pomoże nam stworzyć taką sylwetkę modową Y w naszych stylizacjach, no to właśnie jak to się ma do tych zasad stylizacji, które mówią, że no, powinnyśmy dążyć do klepsydry, powinnyśmy podkreślać wszystkie punkty lekkości, powinnyśmy się wysmuklać, wydłużać i w ogóle no, wyglądać tylko i wyłącznie właśnie tak klepsydrowo, że to jest jakby dążenie każdej kobiety, że jak jesteś klepsydrą, to to podkreślasz, a jak nie jesteś klepsydrą, to do niej dążysz. No i oczywiście odpowiedź jest jedna, no, nie musisz dążyć do klepsydry, możesz wybierać to, co Tobie odpowiada. No bo w praktyce, jak popatrzymy sobie na trendy z ostatnich lat, nie tylko z tego roku, ale w ogóle z ostatnich lat, no to można powiedzieć, że gdy popatrzymy sobie na te przerysowane marynarki, bardzo długie płaszcze, właśnie przerysowane ramiona, no to one niekoniecznie dążą do tej klepsydry. Tutaj mamy na przykład duże spodnie, duże góry. Zobaczmy kołnierzyk polo, czyli coś, o czym był wpis na blogu w tym tygodniu. Koniecznie sprawdź, jeżeli nie widziałaś, to jest moja obsesja trochę tego tygodnia, czyli kołnierzyki polo, właśnie będą dodawały, tak, tutaj mamy tą linię, takie zbudowanie takimi szerokimi spodniami, szerokimi, długimi spódnicami, no to jest budowanie właśnie linii A w praktyce, czyli można by było powiedzieć, że możesz tak naprawdę dążyć do wybranych przez siebie proporcji, możesz nosić obcisłe góry i szerokie spodnie, albo wręcz na odwrót, wielkie bluzy, wielkie marynary i na przykład do tego spodnie cygaretki, czy nawet leginsy, czy jakieś zwężane spodnie w stylu jeansy, skinny, czy inne bardzo przylegające doły. Możesz dążyć do wybranych dla siebie proporcji, jeżeli masz ochotę podkreślać tą taką stereotypową klepsydrowość kobiecego ciała, to rób to oczywiście. Jeżeli masz ochotę bawić się modą, odbijać od swojego ciała fasony i dodawać takich smaczków modowych, tego co akurat jest teraz modne do swoich stylizacji, no to jak najbardziej możesz. No i na koniec takich parę porad, w jaki sposób te linie konkretne działają na naszą sylwetkę. Linia Y, czyli właśnie poszerzanie się tutaj w ramionach, wyszczupla biodra i wydłuża sylwetkę. Z bardzo prostego powodu, jeżeli powiększymy sobie ramiona, to biodra będą wydawały się po prostu mniej obfite, mniej zwracające uwagę, a wydłużanie sylwetki dlatego, że dodajemy sobie u góry i wtedy ludzie automatycznie tam patrzą. Linia A i tutaj, o przepraszam, mamy jeszcze przykład tego, tak? Czyli mamy przykład, gdzie w taki nowoczesny sposób, niekoniecznie ubierając się w latach 80., tak jak pokazywałam wcześniej, możemy w nowoczesny sposób pokazać linię Y w takich bardzo casualowych, codziennych stylizacjach. Sylwetka A, sylwetka modowa A, czyli właśnie szerokie spodnie, spódnice plisowane, szerokie spódnice w linii A, które są midi albo długie, będą wyszczuplały ramiona, bo dodają nam na dole. No i tutaj właśnie najbardziej popularne, najbardziej takie które będą sprawdzały się na jesień. To są te wspomniane spódnice i właśnie szerokie spodnie, ale dosyć małe, takie przylegające, czyli przy linii ciała góry. No i linia X będzie zawsze wyszczuplała talię, więc jeżeli chcesz powiększyć swoje wcięcie w talii, to będzie dla Ciebie idealne rozwiązanie. No i cóż, właściwie tyle na dzisiaj. Bardzo udało mi się to bardzo szybko i bardzo zwięźle opowiedzieć. Daj znać, czy takie krótkie zajawki Ci się przydają. Czy słyszałaś kiedyś
kiedyś o takim pojęciu jak sylwetka modowa, bo o sylwetkach kobiecych, no to każda stylistka, prawie każda stylistka to robi wszem i wobec. Natomiast właśnie ciekawi mnie, czy słyszałaś o sylwetce modowej. No i oczywiście przypominam o tym, że jeszcze przez tydzień jest nabór do programu Zostań osobistą stylistką. Dziękuję bardzo, buziaki, do następnego razu. No i życzę Ci wspaniałego weekendu. Pa, pa!